Dzień dobry. Jest godzina piąta. Jeszcze nie ma piątej. Przed Maxem wstaliśmy i robimy vloga dzisiaj. Nie rowerowego, bo jedziemy nad morze na wakacje w końcu. Odpocząć od roweru. Odpocząć od roweru, tak więc no jedziemy nad morze. Zobaczymy, czy nam się uda dobudzić Maxia. Tak, Maxiu tutaj ostro śpi. Ja nie wiem, co się dzieje teraz. Aksiu! Dobra, jedziemy tym autkiem. Maksiu się już pakuje tutaj. Panie Maksiu, jedziemy nad morze. Jaki szok! Ale już się cieszę. Jedziemy nad morze. Boże. Do piasku. Do wody. Nie ogarnęliśmy hotelu. Czy jedziemy na spontan, tak jest najlepiej zawsze. Ja tak powiedziałem Dominice, ona mi nie wierzy. Ale jedziemy po prostu bez rezerwacji i na miejscu ogarniemy jakiś hotelik, jak się uda. Miejmy nadzieję, że nie będziemy spać w Mercedesie, chociaż nie jest źle. No i tak więc jedziemy. Dzień dobry, dojechaliśmy już do Niechorza, jesteśmy. Maciu jest zafascynowany, bo wszędzie coś jest. Wszędzie jest kolorowo, jakiś mi się pysie. Patrzcie. No, ale, hello. Ale fascynacja. Teraz już nie ma. A taka ciekawostka. Opowiadam. To... Od 6 lat tutaj przyjeżdżamy. Nie od 5. Od 5 lat. 5 lat jesteśmy tutaj co roku. I wcale, wcale nam się to miasto nie znudziło. Nie, no Dominika chce już za granicę jechać. No tak, następny rok na pewno. O, a ja nie. Ja nie co? Ja kupię bilety, ty nie będziesz miał nic do gadania. Wsadzi mnie w ten. Ja powiem samolot. Powiem po prostu jedziemy, a ty. Jedziemy nad morze i na lotnisku wylądujemy. Też nie będzie wyjścia. Maksiu, czy ty byś chciał coś dodać do vloga? Coś powiedzieć? Powiesz coś? Aha. No, Maksiu chciał tyle dodać. To tyle od nas. A powiedz chociaż jajo. 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 Dobrze. Dobra, Maksiu nam odleciał. Mamy chwilę spokoju dla siebie. Idziemy teraz do hotelu się ogarnąć troszkę. Zobaczyć, jak hotel wygląda. I pójdziemy na basen dzisiaj. Jutro na plaży pośmigamy. Nie wiem, może zrobię drugiego vloga jutro. Czekaj. Mama zawsze cicho, cicho. A ja zawsze drę tą japę i tak śpi, tak. Zawsze śpi. Wakacje z maluszkiem to takie... Tak, wakacje z dzieckiem to nie są wakacje, to jest non-stop coś. No tak. Bieganie za nim, bo on co chwilę biega, dotyka wszystkiego, tu, tam, sram. To jest takie ciężkie. Życie. Na stricie to nie rurki z krem. Zrobiliśmy to dla niego, żeby on miał. Tak, szczęśliwy, zadowolony. Ogólnie wszystkiego nie nagrywamy, bo też spędzamy czas rodzinnie. Miałem nie robić vlogów. W ogóle nie wziąłem roweru. Nie wiem, czy mówiłem, ale pierwszy raz od 5 lat jedziemy nad morze bez roweru. I nie mam roweru i się dziwnie czuję w ogóle. Czuję się jak nie ja. Jak można bez roweru? What the fuck, patrzcie, bankomat. To nie jest bankomat, tylko bankomat. Normalnie możecie sobie Geta albo... Ile tu jest? Grama za 45 zł. Idziemy w poszukiwaniu okularów oraz klapek. Misja pierwsza. Ja lubię te takie straganiki nad morzem. One ja są też. Super. Idziesz i wszędzie coś jest. I nigdy nie chcesz tam. Ja gdzie ja widziałem te okulary? Tam są. Tak, ja nie lubię z Dominiką wchodzić, bo jak wejdziemy, to ona dotyka wszystkiego i tak nic nie kupi, a spędzimy tam godzinę w jednym. Dobra, mam oksy. Nówki, rajbanki. Dobra, Dominika znalazła teraz oksy jakieś dla siebie. Ale tu jest chyba za duży wybór i spędzimy tu trochę czasu. Są takie inne niż każdy ma. Bo każdy ma takie same jak ale ty. Ale dziwne. No, czyli straciliśmy tylko czas, bo Dominika i tak nic nie kupiła. Idziemy dalej. Nie, potrzebujemy tych klapek, a się kończy miasto już powoli. Dlatego, chyba widzę klapki. Idealnie, i to zobacz ile. Ja chcę takie ciapciaki właśnie te zielone, co tu widać. Ale w tym stylu. Dobra, idź to sprawdź. Dobra, misja jest zaliczona. Kupiłem klapeczki. Jedyne 18 zł i to są te Kubota. To Kubota. Za hajs Dominiki baluj. Patrzcie, spełniłem całą misję, czyli mam klapki, mam okulary za jedyne podsumowanie. No, ale ogólnie podsumowując, to kupiłem klapki, okulary za 33 zł, wszystko. Więc misja jest spełniona, a więcej wydaliśmy na jedzenie w sumie. Ale mamy, w hotelu opłacone. Tak, ale śniadanie i obiad. Ale po co jak się zjadło na mieście. Super. Dzień dobry, witam w moim domu.
Mamy kartę do hotelu. Mamy kartę do ręcznika. Do ręcznika. I mamy kartę do basenu. Giorgio wstał. Wstałeś? Pół vloga żeś przespał. Pół vloga przespałeś. Gościu. Gdzie jest? Co ty? Witamy w bałaganie. Wiecie co jest najśmieszniejsze? Że Maksiu zasypia w jakimś miejscu i budzi się w innym. Tak patrzy i obszaja, patrzcie. O, kendamka. Trochę bałagan, bo musimy się rozpakować, wiesz? Dawaj, trika. Dawaj, hopa. Wow! Idziemy coś wszamać i lecimy na basenik się pobawić. Stary tragarz. O, Maciu, rybki zobaczymy. Rybki, pipki. Kaka. Nie jest kaka, to są rybki. Kaka. A jak rybka robi, to kopacz. Pokaż, jak ryba robi. Daj, wrzuć go tak z bomby. Ciebie tak wrzucę z bomby. Ja mogę tak wlecieć z bomby sam. Ona jest a kółeczko mu wzięliśmy? Jest tam tu kółka. Ona sama jest. Tu będziemy się zaraz kąpać tylko. Musimy ci kółko załatwić i chyba okulary się przydadzą. Papo! Hopa, hopa. Hopa, daj rączkę. Lum, lum. Dobra, idziesz. Idziesz pod mostem, chodź. Babu, babu. Maksiu na przyczajce. Ustał. Chodź pod tunel. Wow. Ale faza. Ale faza, powiedz faza. Baba. Wolę, bo tu już nie sięgasz. To jest coraz głębiej, trzymaj się. Trzymaj się coraz głębiej. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Idziemy. Jesteśmy. Wyszliśmy. Idziemy tam jeszcze na statki? Dawaj. Wbijaj, wariacie. Hopla, hopla. Hopla, hopla, hopla. No i siadaj, usiądź. Usiądź, usiądź. Dawaj. Lecisz. Brawo. Jedziemy. Wow. Ale skiza. Wypas. Ej, ciemno. Są lampki. Ale tu jest schizowa strasznie. Wow. Schizowa zjeżdżają. I koniec. No, kłucamy. O, i pływamy. Kłucamy. Ja przysiadam na ośmiornicy. Ale to dla dzieci to jest super, naprawdę. No. To jest raj dla dzieci i dla dużych dzieci. Wow. Ej, dziadu. Jaki gość. Oklapał mnie cały. Patrzcie, jak ma krople na twarzy. A to jest przez krem. Maksiu na poczce. A jakie ma tutaj bamba? Wow. Co ma? Bamba foka ma. Chwileczkę. Wow. A i chyba z tej wychodzi woda, tylko jak... No z niej chyba powinna wylatywać. A może to się zmienia co jakiś czas. Ale to klap jest straszny. Dobra. Idziemy na zjeżdżanie, zjechać, tak? Dobra, to chodź. Patrz, jest taka... Hopa, hopa. To jest wygięta. To jest skocznia dla Maksia, patrzcie. Uwaga, Maksiu będzie skakał. A ja wezmę go. Ho. Idziesz oddać skok? Bijemy rekord. Rekord skoczni będzie. Maksiu bije rekord skoczni. Dawaj, wbijaj. Chodź tu. Hopa. Wbijaj i rekord skoczni bijemy. Dawaj, hopa. Trzymaj go tylko za rękę. Kurde, stroma ona jest. Dawaj, siadaj. On Maksiu się nie boi. I... Słabo. Ja bym dalej skoczył. To nie jest skocznia. No jak no? To jest skocznia. Powiedzcie mi, że to nie jest skocznia. To jest skocznia. Idealnie wyprofilowane. Zobacz, tu możesz strzelać w ludzi. Wow.
Wow! Uważaj! Czekaj, czekaj! Dobra, ogólnie to jedziemy na plażę, ale jedziemy do Niechorza, bo znajdujemy się w Pogorzelicy w ogóle. I tam są moi rodzice, więc jedziemy ich odwiedzić trochę do Waldemara. Ogórków nie wziął, niestety. Niestety ogórów nie ma. Ale mamy tak, całe miasto musimy przejechać, więc nie ma co iść. Maksiu się męczy w słońcu, nie? No jakbyśmy mieli iść na plażę tutaj, na Sandrę, no to wtedy byśmy mieli blisko. Tak, to nie ma co iść. Tak. Ciekawo, nie? Dlatego jedziemy aut. Budka siostry. Wstawaj! Wstawaj! No i szybkie wstanie, elegancko. Nie ma wakacji, wstajemy. Kurwa, szkoda czasu, nad morzem jesteśmy. A jak? 11.35, a Julka dopiero wstaje. Maksiu, odlot na wakacjach po raz 365. Tak się cieszymy, jak Max śpi. Tak. Rodzice balują. Jak Maksiu śpi, się cieszymy, bo możemy odpocząć chociaż przez jego sen. Patrzcie, jakie super nakładki na kable. Z kaczuszkami. I to tak wygląda. Naciągnę donkę na 5 zł. Czuję się, jakbym od rodziców żulił. Donka potrzebuje 5 zł i to teraz, szybko. Co? Szybko 5 zł potrzebuje. Daj mi 5 zł. Zobaczysz, daj mi 5 zł, szybko. Dobra, zrobiłem zakupki, mam piątaka. To będzie najlepiej zainwestowany piątak w moim życiu. Patrzcie. Co mi się trafiło? Te dwie chyba tam są. Jak dwie? Co ty gadasz? Po jedno. Czekaj, czekaj. Co to? Ale super. Nie wiem co to, ale to jest super. Czad, to jest chyba jeż. Z taką buzią otwartą. I sobie go na kabel nałożę. Miękki jeż, tego zjesz, tego zjesz. Powiem wam, to było najlepiej zainwestowane 5 zł w moim życiu. Trzymaj. Waldek! A ja patrzę tam. Ty mi machasz tam? Przed chwilą gadaliśmy przez telefon. Dziewczyna słuchaj, myślę, że to ty jest daleka. Tak, różowym dziewczyna to ja. A ja tam macham. Tato macha tam, a ja lazłem tędy, tu obok byłem jego. Widzicie, jakie przerąbane jest po piasku iść z wózkiem? To ostatni rok, już następny roku nie będzie. Tak, to jest taka siłownia, że nie wiem. Kardio. Lepiej niż na siłowni, bez kitu, trzymaj. To jest. Zjeżdżę to. Ale ja mu topię teraz. Nawet nie musiałem. Jakie to było głupie. Już mi zimno nie jest. Tak więc łapa w górę, sub. I co jeszcze? Komentarz zostawcie. I kończymy. Wpadamy na streety, każdy na zajawce trening. Latamy transfery, typie 3 metry od ziemi. Twoja laska lubi łypy, my wiemy to ją kręci. Adrenalina skacze, a ziomek na ziemi leży. Taka ekipa, każdy tutaj do skutku katuje. Ja latam na blatach, a na BMX się guwer. Jak nie skleję, to spróbuję, nie ma, że nie umiem. Mamy chory syf na baniach, a zajawkę wtedy czuję.